Witam, witam Gwintowników! Dzisiaj mam dla Was coś nowego. Zrobimy sobie przegląd najczęściej granych złotych kart w Gwincie. I przypominam, że dzisiaj o 21.00 jest stream na CD-projekt na Twitchu, także będzie omawiana najbliższa aktualizacja. Co ciekawe, czyli szykuje się update i jest też odcinek na kanale. Jakie zmiany byśmy chcieli wprowadzić, to też pytałem osoby na. Grupie, także sprawdźcie sobie. To jest odcinek zmiany i nerfy, które byśmy chcieli zobaczyć, coś takiego. A dzisiaj zrobimy sobie taki odcinek ze statystykami. Jeszcze przed patchem, więc zobaczmy, które karty są najczęściej grane w danych frakcjach. I też mamy kilka neutralek, więc tak. Jest to oczywiście strona Gwent DB. To jest taka baza na temat gwinta. Tutaj mamy deki, tutaj mamy wszystko o kartach, więc. No też mamy statystyki. Ile procentowo dana karta bierze udział we wszystkich dekach. Co ciekawe, w neutralkach też jest sporo procent. Ale to pewnie wiecie, jakie karty. Więc tak, łapa w górę, jeśli Wam się podoba i piszcie, czy chcecie takie odcinki. Takie bardziej ze statystykami. Też można jeszcze odcinek nagrać na przykład o dowódcach, ile mają procent zwycięz i tak dalej, ale to myślę, że popatrzu zobaczymy. Więc tak, na początek wybrałem już sobie te najciekawsze karty, które mają najwięcej procent. Z każdej frakcji będzie około 4-5. I zobaczymy, zobaczymy. Ale na początek neutralki. Neutralki mamy tutaj odnowę i odnowa, co ciekawe, 24 ponad procent wszystkich deków. Mamy złotą kartę odnowę, czyli co czwarty dek mamy wrzuconą odnowę. Masakra, co? Obojętnie jaka frakcja. Najbardziej grana jest tutaj na Skeligę, później w Potworach na Sukuba albo na jakiegoś Gebelsa Później mamy Królestwa. Skoja i Wnil w Gardzie jest tylko 10%. Całkiem słusznie, ale w Skeligę 33%. Czyli tak, co 12 deck to jest Skellige na Odnowie. No to beka. Troszkę beka, więc zobaczymy, jak ją zmienią. Dzisiaj o 2100 będzie już coś wiadomo. Także od nowa najbardziej grana neutralna karta z wszystkich. I mamy też awalacha, 15% wszystkich deków. To jest bardzo dużo, jeśli chodzi o neutralną kartę. No bo to dzielimy na 5. Nie? I w 34 i w skoja powiedzmy 22, reszta jest troszkę mniej. Także Skellige też jest grany właśnie awallach. Wallach. Oko. I teraz tak. To są najbardziej grane właśnie neutralne karty. Teraz już przejdziemy do króla z Północy. I co, co ciekawe. Mamy tak, 51. Tak. Co ciekawe, najczęściej graną kartą w północy jest Filipa. Bo ona jest dodawana na start. To też yy, w sumie fakt. Ale mamy ponad 50% deków. Z Filipą. I większość tutaj na Folteście Henselt i Radowid. Bardzo, bardzo ciekawe. No, to jest mocna karta. 16. Można punktów wyciągnąć na Remowalu. Także nieźle, nieźle. Naprawdę spoko. Myślę, że nie jest do nerfa. Po prostu jest grana. I bardzo pasuje właśnie tutaj pod Barona. Ale Baron nie jest najczęściej grany. Dalej, jedziemy dalej. 21, czyli Jaskier ma więcej. Jaskier 47,5 też bardzo, bardzo dużo. Prawie 50%. I na fullteście z Wiedźminami, no praktycznie zawsze go widzimy. Może osoby, które na początku nie mają tej karty, nie mają Jaskra, ale już poważniejsi tutaj gracze myślę, że zawsze mają Jaskra, jak grają na Wiedźminów. Także Filipa Jaskier. Dalej mamy. Szani. Szani 36%. Co prawda nie jest już taka mocna, ale jest grana w północy. Bo w północy nie mamy aż takich dobrych goldów. Na Henselcie i na Folteście najwięcej. Na Radowidzie bardzo mało. Na Radowidzie najwięcej Baron na pewno. I jeszcze mamy czwartą kartę. 21%. Większych już nie było tutaj. Mamy Vernona. Więc do tego dochodzi Vernon i reszta kart już się po prostu. Jakoś rotuje. Także te cztery karty. Jeśli to oglądacie, jesteście nowi, no to widzicie, które karty warto tutaj kupić. Filipy, nie kupujcie, kupcie sobie jaskra, jeśli gracie, bo naprawdę mocna karta. Zobaczymy po patrzu, ale tak to wygląda. Teraz tak, mamy potwory. Potwory. Pięć kart aż. Najczęściej grany w potworach. Karantir. Karanty 49 ponad procent i najwięcej na Eredinie, na Dagonie i na Ukrytym najmniej, wiadomo. Także to jest mocna jednostka. I tak się zastanawiam, czy to jest wszystko do zmiany. I moim zdaniem nie wszystko jest do zmiany. Te karty są w porządku, mocne i nadające się pod daną po prostu talię, więc jest ok. Karantir jest mocny w tym, że przesuwa, na przykład pod Sukuba. Ale. No, nie, nie jest jakiś taki przesadzony, więc spoko. Dalej jedziemy. Mamy Gebelsa. Gebels jest grany 45% ponad. Redin tu prawie porówno, nie? Zobaczcie, co ciekawe. Także Gebels nam wyciąga albo złotą, albo srebrną kartę. Często grany z uzdrowieniem akurat i z sukubem. Także nieźle. Dalej mamy. Dalej mamy Leszego, 33%, wszystko na Dagonie, praktycznie, że ciekawie. I jeszcze łopatę nawet grają, grają łopatę 30% w różnych frakcjach. I jeszcze mamy Sukuba. Sukub mnie troszkę zdziwił, bo mamy tylko 25% i grany w różnych frakcjach oczywiście, ale myślałem, że więcej, ja widzę tego Sukuba co chwilę. I sam grałem sukubem w potworach, więc. No nieźle. Nie wszyscy grają sukuba, może. Jeszcze nie odkryli tej karty, albo nowo osoby po prostu nie mają. Ale ciekawe, ciekawe. Także sukuba. Myślę, że na wyższych rangach więcej jest tego niż na niższych. Bo na niższych nie opłaca się aż tak kraść, bo te jednostki nie są tak zbufowane. No ale. To już zależy, zależy. Więc to to mnie zaskoczyło. 25% tylko w potworach. Co prawda, co czwarty dek, ale. karanty jest co drugim. Dobra, to jedziemy dalej. I uwaga, Skelligan. Najczęściej gra na karta. Nie będzie zaskoczenia. Jalmar. 60% ponad. Grają na krachu, na branie. A Haralda bardzo mało. Spoko. 60%. Zobaczymy, czy to zmienią. Sam jestem ciekaw. W tym odcinku z nerfami mówiłem, żeby ten władca, Undvik, miał odporność na pogodę. Ale chyba nie wprowadzą ponownie odporności na pogodę, tak mi się wydaje. Więc zobaczymy, zobaczymy jaki będzie nerf. Może będzie miał 13 po prostu punktów i będzie tak jak Tibor osłabiony, żeby wjeżdżał za 23. No zobaczymy. Także Hjalmar jest też ciekawy, bo dzisiaj grałem na dwóch Hjalmarów z uzdrowieniem. No i były te y, dwa do zbicia władcy, nie? Zbiłem jednego i Hjalmar ma 25 i drugi ma 25, także to jest strasznie OP z tym uzdrowieniem. 50 punktów na stole jednym holgerem zrobiłem. Także to, to było niezłe. Także Hjalmar, 30 tu mamy, tu mamy Lugoset 34. No i więcej nie są grane, czyli mamy... tak. Lugosa 34, bardzo dobry też. Zwłaszcza podbrana. Tak, zwłaszcza podbrana. Także spoko. W sumie, czy mi ja jeszcze tam gram? Na uzdrowienie. Uzdrowienie jest zawsze. Tak, uzdrowienie. Koral i teraz gram, właśnie, myszoworem. Więc koral 30% bardziej podkracha i toporników, myślę. I tutaj mamy. Myszowora podbrana 26% deku, nawet sporo. Nawet sporo jak na Myszowora. Myślałem, że troszkę mniej. Więc to są cztery karty z Keliga. Ale moim zdaniem tutaj większość osób gra trzy karty i grają mu Tak to teraz wygląda. Więc lecimy dalej. Nilfgaard, Nilfgaard 66% Kahira. Kahira jest uniwersalny. On działa z dowódcą, więc w każdej talii dowódcy działa inaczej. Na Janku 3 karty. Na murwranie 3, 3 odkrywa. A na Emchyrze cofa kartę. Więc uniwersalny najbardziej grany na kalwejcie, jak widzicie. Bardzo fajnie. I jeszcze mała niespodzianka. Tibor nadal grany. 53%. Mimo nerfa tutaj osoby grają jeszcze. Ja Ngardzę jedynie na odkrywanie. I mam Tibora. Ale moim zdaniem już nie jest taki mocny. Tutaj na kalwejcie. Na, kal, na kalwejcie 55%. No dobra, Tibor OK. Leto. Leto 21%. Wszyscy na kalwejcie nadal cisną. Hmm. I to jest ze statystyki z 30 dni, więc już jakby na tym nowym patchu, nie? Także leto. Mamy 3 jednostki i jeszcze mamy watiera 25%, więc więcej niż leto. I oczywiście na Morwranie 92%. Czy nawet osoby grają na. na mchyrze? Nawet nie ma takiego procenta. Jest 0,6 na mchyrze. Dobra, watier. I teraz ostatnia frakcja. Mamy 4. 4 karty. I teraz uwaga, uwaga. Najwięcej procentowo karta, która ma w Skoja. I jednocześnie najwięcej z wszystkich tutaj kart. To jak myślicie, co to będzie? Saskia! Saskia, 72% ponad, grana na Francesce, na browerze, zwłaszcza na browerze i Eifne. W każdej praktycznie talii mamy Saskię. 3 na 4, nie? 3 na 4 talie mamy Saskie. bo wysypuje się z dowódcy pasywnie. Jak złota karta, no to jedyna taka, jedyna taka, więc najczęściej grana właśnie Saskia, więc wygrywa odcinek. Później był właśnie Hjalmar, nie? Hjalmar i Kahir chyba. Także Saskia najwięcej. Zoltan też ma bardzo dużo. 38. Zwykle na Browwerze oczywiście. Itlina. Świetna karta, moim zdaniem. 40%. Bardzo ładnie. Na Eifne. Na Browerze. A Fenczesce mniej. I ostatnia karta, co ciekawe. Isengrim 22%. Shiru miał 21 z Hakiem czy 20%. Myślałem, że będzie miał więcej. A tu i grany na francesce, na przykład najwięcej. No więc cóż, ciekawe statystyki, bardzo ciekawe. Fajnie sobie niekiedy spojrzeć, też są. Jest też właśnie przegląd dowódców. Najwięcej zwycięzców ma procentowo krach. Później jest Dagon albo Erredin. Później jest chyba Bran. Z tego co widziałem, więc mogę też te statystyki Wam podesłać, ale to następnym razem, jeśli będziecie chcieli. Takie odcinki, więc nieźle, nieźle. Tu nie jestem zaskoczony. Tu jest bardzo dużo. Tu jest bardzo dużo, jak na neutrala. Ale dobrze, myślę, że na tyle w tym odcinku takim poglądowym. Pamiętajcie, dzisiaj o 21.00 oglądajcie streama, CD Projekt. Może coś się dowiemy. I w poniedziałek Wam troszkę opowiem o tych zmianach, które wprowadzają Redi. Także dzięki za oglądanie. Dajcie łapę, jeśli Wam się podobało. Piszcie, e, którymi kartami gracie najczęściej w każdej frakcji. Niech będą takie komentarze. Ale piszcie, jeśli gracie na przykład potwory, no to napiszcie cztery karty, które najczęściej wybieracie. Może być neutral do tego, nie? Więc e, napiszcie w komentarzu. Chętnie poczytam, zobaczymy, że to się w miarę pokrywa. Także tyle. Dzięki wielkie! I do zobaczyska. Bywajcie.